Moja przygoda z piłką zaczęła się tak naprawdę od urodzenia. Tato mnie zaprowadził tutaj na pierwszy trening. Wiem, że mama znała trenera, który w tamtym momencie mój rocznik szkolił i dowiedziała się, kiedy, o której godzinie jest trening. Tato mnie zaprowadził i tak już zostało. Miałem tutaj wielu znajomych. Znałem się z kolegami z osiedla, z nimi tutaj zaczynałem tak naprawdę grać. Potem wiadomo, nasze drogi się rozeszły, bo ja zostałem w Zagłębiu, moi koledzy poszli w inną stronę i kontakty się porywały, ale z tego co pamiętam, zawsze fajne relacje mieliśmy między sobą. No, akademia nas tak naprawdę wychowała, można powiedzieć, bo nie mieliśmy czasu na to, żeby gdzieś po osiedlach w tamtym momencie chodzić i spędzać czasu. Także tutaj tak naprawdę spędzaliśmy najwięcej chwili. Wydaje mi się, że to na pewno nie był stracony czas, bo tak jak powiedziałem, no, ten czas nas wychował. Ja osobiście postrzegam tak, że nie mamy nic do stracenia na tym Euro. Nikt nas nie wskazuje w roli faworytów i jedziemy tam tak naprawdę powalczyć. Z nami się ciężko gra, już to mówiłem wielokrotnie gdzieś w wywiadach i my lubimy grać z takimi ciężkimi drużynami. Wydaje mi się, że nie mamy nic do stracenia, pojedziemy tam o coś powalczyć. Pominął go bardzo dobrze, bo zaczęliśmy bardzo dobrym meczem w Poznaniu, wygranym. Wydaje mi się, że to był miesiąc taki, w którym udowodniliśmy, że nie jesteśmy na pozycji straconej w walce o górną ósemkę i możemy w tym sezonie jeszcze o coś powalczyć, ale wspominając na pewno na plus i życzyłbym sobie, żeby takich miesiąców w roku było jak najwięcej. Tak naprawdę zadzwonił do mnie menadżer, powiedział, że jest taka szansa, żebym odszedł, ale musimy poczekać parę dni. Ja zawsze jak rozmawiałem ze znajomymi, z rodziną, z przyjaciółmi, to mówiłem, że taki mój na początek wymarzony kraj to właśnie są Włochy. Też powiedział mi menadżer, że jeżeli odejdę, to dopiero po sezonie, więc mi to jak najbardziej pasowało, bo mogłem tutaj jeszcze te pół roku się przygotować. Technika. Piotrka nie pamiętam, wtedy grał w juniorach Zagłębia. Natomiast z Krzyśkiem Piątkiem, ja byłem już tutaj, on przychodził wtedy z Lechii. Graliśmy cały sezon w młodej ekstraklasie, no i potem już byliśmy w pierwszej drużynie. Także ja z Krzyśkiem spędziłem 3 lata, myślę. Spotkałem się w Mediolanie z nim już po transferze, no popytałem oczywiście. Wypowiedział się w samych superlatywach o Genoi, także tyle. Byłem, miałem karnet właśnie na przodka. Byłem tutaj na otwarciu stadionu, siedzieliśmy wtedy na tym sektorze C. Wspaniałe chwile, no wtedy inaczej się patrzyło na piłkę, jak normalny kibic przeżywałem, gwizdałem, tak jak inni. Inne życie. Czas wolny spędzam tak naprawdę w domu z rodziną. To jest moja tak naprawdę odskocznia od piłki. Nie myślę o niej wtedy. Też z chłopakami mamy wspólną grę, w którą gramy. Butterfield.